31 października, Marta Jureńczyk, witam, zapraszam na informacje piotrkowskie. W dzisiejszym serwisie powiemy między innymi o kolejnej już kwestii, z której pieniądze będą przeznaczone na ratowanie zabytkowych nagrobków, o wygranej Krzysztofa Chojniaka przed sądem w trybie wyborczym oraz o trwającym plebiscycie na wolontariusza roku. Dziś młodzież i nauczyciele z piotrkowskich szkół, w kolejnych dniach członkowie i przyjaciele towarzystwa, prezydent miasta, samorządowcy oraz radni miasta Piotrkowa. Ponad 160 wolontariuszy w tym roku będzie kwestować przez 3 kolejne dni na szczytny cel – ratowanie zabytkowych nagrobków na piotrkowskich cmentarzach. W tym roku kwesta odbyła się po raz 31. Wolontariusze z puszkami na darczyńców czekali już od wczesnych godzin porannych. Przy 4 bramach cmentarnych młodzi ludzie wraz z nauczycielami, bo dzisiejszy dzień należał właśnie do nich, zbierali datki, a chętnych do wsparcia tego przedsięwzięcia, podobnie jak i wolontariuszy, nie brakowało. Jestem tutaj dzisiaj z młodzieżą po to, żeby dać im dobry przykład, żeby nauczyć dzieci, że trzeba pomagać. To jest szczytny cel, renowacja zabytkowych nagrobków, więc po to dzisiaj tutaj przyszliśmy. Pracujemy tutaj wszystkie na szczytny cel i te pieniądze później przekażemy w szczytnym celu i to nas właśnie popycha do tego, żeby tutaj dzisiaj kwestować. To jest pomagać innym i to nie jest jakiś duży wysiłek, żeby tutaj stać. Odwiedzający groby chętnie wrzucali datki do puszek, bo piotrkowska kwesta, która w tym roku odbyła się już po raz 31, to przedsięwzięcie, które mieszkańcy cenią i z ochotą wspomagają. Tu liczy się każdy, nawet najmniejszy gest. Zawsze wspieram, czyli dlaczego dzisiaj nie, a nie wiadomo czy jutro przyjdę, na pewno to znowu wesprę, bo no, rzeczywiście wiele tych pomników jest zaniedbanych i po prostu nie ma ludzi, tych, którzy powinni się nimi opiekować. Poza tym to są nawet odnawianie tego, to są dosyć duże koszty. Niektóre groby rzeczywiście nie ma kto się nimi zająć, no więc dlatego warto pomagać. Dzięki datkom zebranym przez te wszystkie lata Towarzystwu Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego udało się odnowić ponad 100 budowli nagrobkowych, a koszt ich renowacji to ponad 400 tysięcy złotych. Na nowe oblicze czekają jednak kolejne pomniki. Tym cenniejsza jest pomoc niesiona podczas kwesty. Cieszymy się, że ta ofiarność naszych mieszkańców, ale i gości odwiedzających piotrkowskie cmentarze jest zauważalna, bowiem rokrocznie do naszych puszek otrzymujemy około 19-20 tysięcy złotych. Każda zbiórka to szansa na odnowienie chociażby jednego nagrobka. W zeszłym roku dokonano remontu nagrobka zasłużonej dla kraju rodziny Żarskich, a obecnie trwają prace nad renowacją nagrobka Andrzeja Sobocińskiego i właśnie tegoroczna zbiórka przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów renowacji. Zbiórkę można wesprzeć także poprzez wpłaty na konto. Koniecznie z dopiskiem Kwesta 2018. Marlena Węży-Głowacka, kandydatka na prezydenta miasta z ramienia Koalicji Obywatelskiej Platforma Obywatelska Niezależna, musi sprostować na swoim fanpage'u nieprawdziwe informacje dotyczące kosztów budowy mediateki i wpłacić 3000 zł na rzecz oratorium świętego Antoniego. Zdecydował Sąd Okręgowy w Piotrkowie na rozprawie w trybie wyborczym. Wniosek w trybie wyborczym złożył Krzysztof Chojniak, prezydent miasta, ubiegający się o reelekcję kandydat niezależny, który domagał się zobowiązania Marleny Węży-Głowackiej, kandydatki na prezydenta z Koalicji Obywatelskiej Platforma Obywatelska Niezależna, do, cytuję, zaprzestania rozpowszechniania, w nawiasie zakazani rozpowszechniania, nieprawdziwych informacji dotyczących wysokości kosztów wybudowania mediateki. Rozprawa w trybie wyborczym przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się we wtorek 30 października z udziałem dwojga świadków powołanych przez strony. Pełnomocnikiem Krzysztofa Chojniaka był mecenas Michał Król, pełnomocnikiem Marleny Węży-Głowackiej był radca prawny Sebastian Bohuszewicz. Po wysłuchaniu świadków oraz stron sąd ogłosił postanowienie. Postanawiam nakazać uczestnikowi postępowania Marlenie Węży-Głowackiej sprostowanie nieprawdziwej informacji poprzez zamieszczenie w terminie 24 godzin od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia na portalu społecznościowym Facebook na oficjalnej stronie Marlena Węży-Głowacka, kandydat na prezydenta, przy zastosowaniu czcionki wielkości 18 punktów kroju Arial, oświadczenia następującej treści. Na mocy orzeczenia sądu wydanego w następstwie rozpoznania wniosku Krzysztofa Chojniaka prostuje nieprawdziwe informacje,
że koszty wybudowania medioteki wyniosły 50 milionów złotych, podczas gdy w rzeczywistości wyniosły one 35 608 331,74 zł brutto. Marlena Węży-Głowacka, kandydatka na prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Nakazać uczestnikowi postępowania Marlenie Węży-Głowackiej zapłacenie na rzecz organizacji pożytku publicznego, to jest Stowarzyszenia Pomocników Oratorium imienia Świętego Antoniego w Piotrkowie Trybunalskim, KRS 000 229 791, kwoty 3000 zł. Ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie. Kandydatka złożyła apelację 31 października. Mimo iż nie była to ostatnia sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, to były i podsumowania, i podziękowania. Nie zabrakło też emocji. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta oraz uchwały porządkujące gospodarkę gruntami w mieście. Z tymi tematami radni uporali się niezwykle szybko. O wiele więcej czasu zajęły sprawy różne, które rozpoczął radny Przemysław Winiarski. Nie ubiegał się on już o mandat radnego w następnej kadencji, więc podsumował 4-letni okres pracy w samorządzie. Największym sukcesem tej kadencji jednak było pojawienie się w naszym mieście dużej imprezy sportowej. Przyznam, że na początku pan prezydent, jak i pan dyrektor obecny tutaj Hańcel byli mocno sceptyczni, jednak widzę, że nabrali entuzjazmu i mam nadzieję, oczywiście mówimy tutaj o półmaratonie piotrkowskim Wielu Kultur i mam nadzieję, że mimo że mnie nie będzie i nie będę tego pilnował, to impreza będzie już żyła swoim życiem. Jako sukces, przy którym współdziałał, Przemysław Winiarski wymienił nocny zakaz sprzedaży alkoholu w mieście, a jako porażkę fakt, że alkohol pojawia się na imprezach organizowanych przez miasto oraz niewyremontowanie ulicy Roosevelta, której nazwa powinna być zresztą zmieniona. Z kolei Tomasz Sokalski, radny opozycyjny, podkreślił, że współpraca między nim a prezydentem nie układała się najlepiej oraz odniósł się do zmiany nazw ulic. Jeśli mogę tylko uwagę w ramach humor satyra panu Winiarskiemu na przyszłość zwrócić, to nadawaniem nazw ulic zajmuje się i kompetentna jest tylko i wyłącznie Rada Miasta, więc prezydenta możemy odrzucić, można złożyć wniosek i zrobimy to spokojnie, bez czy tego, czy innego prezydenta, może w kadencji następnej. Radny Tomasz Sokalski, który nie dostał się do Rady Miasta na kolejną kadencję, podziękował za współpracę wiceprezydentowi Adamowi Karzewnikowi oraz dyrektorom jednostek miasta, wydziałów i urzędnikom. Bardzo krótkie było wystąpienie radnego opozycyjnego Marka Konieczki, który nie zabiegał o mandat radnego w następnej kadencji. Chciałbym podziękować wszystkim prezydentom, urzędnikom, radnym wszystkich kadencji państwu, ale przede wszystkim mieszkańcom Piotrkowa, że zechcieli mnie wybierać, a ja starałem się mało mówić, więcej robić. Proszę państwa, gorąco dziękuję państwu, życzę dużo powodzenia w nowej radzie. Głos zabrał także Krzysztof Kozłowski, radny opozycyjny, który nie dostał się do nowej Rady Miasta. Nie będę dziękował, w przeciwieństwie do moich kolegów, tak płomiennie tutaj władzom miasta, które przez 4 ostatnie lata pokazały mi, gdzie jest moje miejsce. To za zgodą tych panów i z polecenia. Ja mówię odpowiedzialnie, bo ja już mam na to określonych świadków, którzy to potwierdzą. Dalsze wypowiedzi radnego były w tym samym emocjonalnie tonie, z personalnymi wycieczkami do kilku osób znanych z lokalnej sceny politycznej. Od środy zamknięta została ulica Cmentarna i Partyzantów. Czasowa zmiana organizacji ruchu związana jest oczywiście z uroczystością Wszystkich Świętych. Na co kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę w tych dniach? O tym w materiale Krystyny Witkowskiej. Ulica Cmentarna zamknięta będzie od środy do niedzieli, 4 listopada, na całym odcinku. 31 października zamknięto także ulicę Partyzantów od ulicy Lelewela do ulicy Spacerowej. Zmiany dotyczą także ruchu jednokierunkowego, który będzie obowiązywał na ulicy Spacerowej, na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Rolniczej i ulicy Lelewela od ulicy Partyzantów do ulicy Białej. Szczególny apel do kierowców, aby zwracali uwagę m.in. na nowe, tymczasowe oznakowanie. Będzie więcej pojazdów w okolicach cmentarzy, ale będzie również więcej osób pieszych, niechronionych uczestników ruchu drogowego i o nich też powinniśmy pamiętać, zwłaszcza po zmroku, który bardzo szybko teraz zapada.
mogą być różne warunki atmosferyczne, więc uważajmy zarówno na pieszych, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Nie możemy jeździć na pamięć, musimy skoncentrować się na znakach drogowych, bo będzie zmiana organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarzy. Bezwzględny zakaz parkowania obowiązywał będzie na ulicy Spacerowej od Jerozolimskiej do ulicy Partyzantów. Wynika to z faktu, że właśnie do ulicy Spacerowej będzie dojeżdżał autobus MZK, a zawracał będzie na rondzie generała Burzy Karlińskiego. Zmiany w organizacji ruchu potrwają do 4 listopada do godziny 22. 1 i 2 listopada są to szczególne dni, kiedy wspominamy bliskich, którzy odeszli. Ale dla katolików te dwa dni mają jeszcze inny wymiar. Tradycyjnie 1 listopada na cmentarzach pojawiają się tłumy tych, którzy chcą wspomnieć swoich bliskich. Ale ten dzień w wierze Kościoła katolickiego to przede wszystkim Dzień Wszystkich Świętych, którzy otaczają opieką i pokazują drogę cnót i świętości. Kościół stawia przed nami świętych, którzy poprzez swoje świadectwo życia, czy to męczeńską śmierć, czy też heroiczność cnót, dołączyli do grona tych, którzy wielbią Pana Boga i pokazują, jak żyć, aby osiągnąć świętość. Jest to również okazja, aby przypomnieć sobie o swoich świętych patronach i może po raz kolejny poświętować swoje imieniny. Natomiast 2 listopada to dzień, w którym wspominamy wiernych, którzy odeszli, nazywany Dniem Zadusznym czy Zaduszkami. To czas również poświęcony na spotkania z bliskimi przy ich grobach, gdzie składamy kwiaty i zapalamy znicze oraz wspominamy ich życie. Przede wszystkim pragniemy zachować w sercu to, co było dobre w ich życiu i pragniemy tym dobrem podzielić się z tymi, którzy tych naszych drogich zmarłych je pamiętali. Bo przecież stajemy nad grobami tych, którzy już dawno odeszli do wieczności, których nigdy nie znaliśmy, ale którzy mają to samo nazwisko, którzy wywodzą się z tego samego gniazda, z tego samego rodu, z którego pochodzimy również my. Jest to świetna okazja do lekcji historii. Dla tych najmniejszych, aby pokazać, to twój pradziadek, prababcia, praprababcia, opowiedzieć historię jej życia. Dzięki temu ci ludzie znowu ożyją, nie tylko w naszych wspomnieniach, ale również w naszych sercach. Dzień Wszystkich Świętych w Kościele katolickim obchodzony jest od IX wieku. Początkowo miał upamiętniać świętych męczenników, którzy nie doczekali się własnych dni w kalendarzu kościelnym. Natomiast zaduszki zostały ustanowione w X wieku jako przeciwwaga dla pogańskich obrzędów, m.in. słowiańskich czy bałtyjskich dziadów opisywanych przez Mickiewicza. Dają siebie innym, a za zapłatę oczekują uśmiechu na twarzy tych, którym pomagają. Wolontariusze, bo teraz będzie o nich mowa, mogą zostać uhonorowani w wyjątkowy sposób. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Harc ogłosiło plebiscyt Wolontariusz Roku 2018. Przyjmowanie kandydatur trwa. Statuetką Wolontariusz Roku uhonorowano już kilka osób. Czas na kolejne. Prawo zgłaszania kandydatur do tytułu Wolontariusz Roku 2018 mają organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców miasta i powiatu oraz instytucje publiczne. Każda jednostka może zgłosić jedną osobę. Nominowany może być każdy. Tak naprawdę do nominacji jest uprawniona każda organizacja pozarządowa oraz każda instytucja, która działa na terenie Piotrkowa i powiatu piotrkowskiego. Każda taka organizacja, stowarzyszenie bądź instytucja ma prawo nominować jednego kandydata. Mogą to być wszystkie organizacje, czy też właśnie jednostki, które działają na terenie Piotrkowa i powiatu piotrkowskiego. Ja ze swojej strony serdecznie zapraszam do nominowania wolontariuszy, ponieważ myślę, że może to być dla nich niesamowite wyróżnienie i pewnego rodzaju uhonorowanie ich działań. Kandydatów można zgłaszać do 9 listopada. Spośród zgłoszonych osób tego najlepszego wybierze nie tylko kapituła konkursowa, ale również po raz pierwszy w tym roku publiczność. Będzie to odbywało się na zasadzie głosowania internetowego, ale nie tylko. Jest jeszcze jedna niespodzianka, tak żeby do samego końca, do samej gali wolontariatu nie było wiadomo, kto został wolontariuszem publiczności. Także jest to drugi tytuł, który po raz pierwszy będzie w tym roku. No i myślę, że takim istotnym elementem również w tym roku jest to, że postaraliśmy się o, myślę, że bardzo interesujące nagrody. Otóż dla wolontariusza roku 2018 poza nagrodą specjalną, odpowiednimi wyróżnieniami i statuetką ufundowany został skuter.
uroczysta gala wolontariatu odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury 5 grudnia i to wtedy poznamy wyniki głosowania, jak i decyzję kapituły. To wszystko, co na dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Zapraszam jeszcze na magazyn sportowy, który tuż po informacjach. Dziękuję, do zobaczenia. To będzie szczególne wydanie magazynu sportowego. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, w tym przypadku jednak nie jest to prawda. Piaskowskie Zapasy w 2018 roku straciły dwa swoje filary. Po długiej chorobie 29 maja zmarł Henryk Grabowiecki. O tym, że przyjdzie mu się zmagać z najtrudniejszym w życiu przeciwnikiem, dowiedział się rok wcześniej. Podjął walkę, ale rywal nie był do pokonania. Kilka dni po śmierci Henryka Grabowieckiego do szpitala trafił Grzegorz Ludwik. Zdążył się jeszcze ucieszyć z sukcesu swoich podopiecznych podczas ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. Odszedł na zawsze 16 czerwca. Mimo że minęło kilka miesięcy, to środowisko zapaśnicze nadal nie może się z tym pogodzić. Tak wspominają zmarłych Piotr Stępień i Paweł Grzybicki. Obaj byli zawodnikami trenera Ludwiga i kolegami z maty Henryka Grabowieckiego. Spędzili razem wiele wspaniałych chwil. Na pewno ten klub stracił dwóch bardzo istotnych tutaj trenerów, dwie bardzo istotne osoby, które od nas odeszły niedawno. I to zawsze się mówi, że no nie ma ludzi niezastąpionych, a fakt jest taki, że na dzień dzisiejszy no nie mamy kim ich zastąpić. Te straty są tak wielkie, że po prostu kulejemy, cały czas kulejemy. Próbujemy nadrabiać miną, próbujemy coś robić, ale te braki są widoczne i no musimy, powiedzmy dzisiaj wszyscy działający w zapasach, zarząd, trenerzy, zawodnicy, myślimy, jak to od nowa poukładać, żeby to, co oni rozpoczęli, co oni robili, żeby nie zostało zmarnowane, żeby można dalej się rozwijać i dalej kontynuować ich dzieło. I jeden, i drugi z trenerów no, zostawili bardzo duży ślad na piotrkowskich zapasach i nie tylko piotrkowskich. Strata jest oczywiście jakby nie do odrobienia, bo trzeba, ja tak myślę, wychować nowych trenerów. Każdy z nich miał swoją specyfikę pracy, inny model. No, fakt, że w różnych czasach pracowali, bo jak trener Ludwik kończył w klasycznym, to Heńka przyuczał do zawodu. Także pomijam to, że ja prywatnie no, przyjechałem do Piotrkowa za czasów trenera Ludwiga, który był trenerem i mnie ściągnął tutaj z Legii. Także wszystkie sukcesy, jakie odnosiłem, no, dzięki trenerowi Ludwigowi. No, a z Henkiem jesteśmy z jednego pokolenia i znamy się od juniora młodszego, także też nam się drogi połączyły w klubie. I mówię, no Heniek jest przykładem, był przykładem trenera współczesnego, który się cały czas rozwijał i uczył. No i
to, co zostawił piotrkowskim zapasom nam, nazwę tak, Mateusza Bernatka. Także to są potężne straty, których dość długo pewnie nie odrobimy. Największym trenerskim osiągnięciem Grzegorza Ludwiga był srebrny medal Piotra Stępnia na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. Henryk Grabowiecki doprowadził do wspaniałych sukcesów Mateusza Bernatka, który wywalczył wiele medali młodzieżowych Mistrzostw Europy oraz seniorskie wicemistrzostwo świata. Obaj nie pchali się na afisz, byli bardzo skromnymi ludźmi. Ja powiem tak, ja mam to szczęście, że przyjechałem do Piotrkowa w czasach takich, gdzie był klub normalny, wielosekcyjny, gdzie wszyscy się znali. Każdy znał swoje sukcesy, porażki, czy spotkania wieczorowe też oczywiście się odbywały. I mówię, no to ja miałem to szczęście, że trafiłem raz, że na bardzo ładny okres w piotrkowskich zapasach. Myśląc o trenerze Ludwigu, co z Piotrkiem Stępniem osiągnęli, i o Heńku, gdzie widziałem wszystko od początku, jak pierwsze pokolenie, które wychowywało zawodników w warunkach takich, że dzisiaj nikt by w to nie uwierzył. No i pokazali z zawodnikami, że można odnosić sukcesy, trenując, no przepraszam, w syfie, bo takie czasy były wtedy, tak. A oczywiście, że tyle czasu, co my spędziliśmy ze sobą, no ja nawet wczoraj małżonce powiedziałem, żeby mi nie podnosiła ciśnienia, bo ja za pasami jestem trochę dłużej niż z nią, także nie pozwoliła mi Mistrzostw Świata oglądać. Także to jest dowód na to, że nasze dzieci się razem wychowywały, my żeśmy spędzali ze sobą ogrom czasu, czy w Polsce na zgrupowaniach, czy jeżdżąc po świecie. Siłą rzeczy no, byliśmy zbliżeni. To, że nas charaktery różniły, no to akurat bardzo dobrze, ale tworzyliśmy grupę i zawsze było Piotrków górą. Obydwaj byli skromnymi ludźmi, mówię, myślę, że tego nas też nauczyli, powiedzmy, mnie Ludwik, Heniek następnych swoich zawodników. Sport ma to do siebie, że no możemy się cieszyć, cieszymy się w momencie zdobywania medali, wygrywania jakichś zawodów różnej rangi, ale no życie toczy się dalej i trzeba, i to było takie motto też życiowe, no trzeba żyć dalej, trzeba rozmawiać z ludźmi, bo no życie nie kończy się też tylko na sporcie, tak? Wyniki, powiedzmy, te sukcesy mijają, później zderzamy się z prozą życia, z rzeczywistością inną. No zapasy, no nie jest to dyscyplina, że tak powiem, bardzo medialna, to nie jest dyscyplina, w której można zarobić jakieś ogromne pieniądze i ustawić się do końca życia z niej, także z tego i oni, i ja dzisiaj też zdaję sobie sprawę i dlatego no staramy się, powiedzmy, no być normalni, tak? Powiem to najprościej, jak można powiedzieć, no być normalni, żyć, rozmawiać z ludźmi, nie prężyć się tylko na wynik i na to, że dzisiaj, powiedzmy, coś tam wygrałem, bo jutro się okazuje, że no przychodzi choroba i nas nie ma, tak? I zostają wspomnienia i chodzi o to, żeby te wspomnienia były też jak najlepsze. Że to jest ciężki okres i mówię tak, jak ja, jak nie jestem rodowitym piotrkowianinem, ale co roku zawsze 1 listopada chodzę na groby znajomych. No w tym roku nie wiem, jak sobie poradzę z tym wszystkim.
Kłaniamy się Państwu. Leszek Józefacki z Domu Oczkowskiego, ja Stanisław Piotr Gajda w kolejnym programie Piotrków, którego nie znacie. Jak zwykle przed 1 listopada spotykamy się na cmentarzu po to, żeby opowiedzieć o ludziach, którzy odegrali znaczącą rolę w historii miasta, a spoczywają czy to na starym, czy na młodszym cmentarzu. My byliśmy już w tym miejscu, już mówiliśmy o tej postaci, której chcemy poświęcić dzisiejszą uwagę. Natomiast no, chcę zwrócić uwagę, że ten rok obfituje w jubileusze, no, stulecie odzyskania niepodległości najważniejsze, ale również 140 lat od powstania Straży Ogniowej w Piotrkowie. 150 lat od powstania w Piotrkowie pierwszego teatru. I te właśnie rocznice skłoniły nas, żeby jeszcze raz opowiedzieć o rodzinie Spanów, a przede wszystkim o Franciszku Ksawerym, no i o Andrzeju Spanie, ale o tym jeszcze będziemy. Natomiast 140 lat straż w Piotrkowie istnieje, a walnie do powstania tej straży przyczynił się Franciszek Ksawery, prawda? Tak. I tu z Piotrem nie chcieliśmy za bardzo podawać dużo dat historycznych, bo nie jesteśmy historykami, ale w dzisiejszym programie podamy kilka, bo to jest bardzo ważne, żebyście Państwo umiejscowili sobie w czasie. Rok 1865, w naszym mieście wybucha straszny pożar. Pożar ogarnia 220 posesji. Płonie całe żydowskie miasto, płonie zamek. Pokażemy Państwu zdjęcie fotografa Kuna, który zrobił bodajże chyba pierwsze zdjęcie Piotrkowa właśnie po tym wielkim pożarze w 1865 roku. Było wiele więcej. I Piotrkowianie zaczęli się zastanawiać, jak się ratować. Rok 875 próbują pisać pismo do gubernatora, że chcieliby zorganizować straż ogniową w mieście. Niestety władze gubernialne nie zezwalają. Rok 1856, dalej się starają o powstanie Straży Pożarnej, nic. W międzyczasie, w 1877, powstaje w Warszawie, niejako obok działań piotrkowskich, ustawa o Straży Ogniowej dla miast. W związku z tym już poważnie piotrkowianie wzięli się do spisania dokumentów, pisania petycji, zbierania pieniążków na Straż Ogniową w Piotrkowie. I tu miał wielki udział Franciszek Ksawery Span jeszcze przed powstaniem straży. Dlaczego? Dlatego, żeby zorganizować straż, trzeba było mieć fundusze. A on był właścicielem teatru, browaru piotrkowskiego. Znanego w tej chwili jako browar Braulińskiego. Ale to właścicielem pierwszej sceny teatralnej w Piotrkowie. I właśnie w tym budynku, który powstał w 1778 roku, zaczęto zbierać pieniążki. Pierwsze koncerty, pierwsze tak zwane wieczory tańcujące pozwoliły zebrać fundusz na pierwsze zakupy dla Straży Ogniowej. W roku 1878, 31 marca, prezydent miasta Piotrkowa zaprosił wszystkich chętnych do udziału w straży na spotkanie w Urzędzie Miasta, w ratuszu. I tak, 31 marca zgłosiło się 100 osób na członków honorowych straży i 150 członków na członków zwyczajnych. I zwyczajnych, czyli 100 i 152 czynnych strażaków. To były dwie grupy. Czynni działali w pożarach, a honorowi wpłacali składki, byli sponsorami. I od tego dnia, 1878, zaczęła działać Straż Ogniowa. Oczywiście jednym z pierwszych członków honorowych był Franciszek Ksawery Span, który wraz z bratem Andrzejem przyjechali z Bawarii, wykupili działkę na ulicy, wtedy nazywała się Moskiewskiej 41/43. To było obok kościoła. Róg, wtedy to się nazywało Zagorodnej Moskiewskiej, która jest Alei Cmentarnych i Wojska Polskiego. I tam były budynki z browarem. Andrzej był browarnikiem, a Franciszek Ksawery był człowiekiem natchnionym działaczem. I on doprowadził do tego, że wybudowano scenę teatralną w Piotrkowie z własnych pieniędzy. I on udostępniał właśnie bez brania pieniążków na cele dobroczynne dla straży. Straż się spotykała, ludzie się spotykali, były wystawy obrazów prowadzone, by sponsorować straż. Franciszek Ksawery Span senior,
bo to był starszy z Franciszków, bo było no właśnie, dwóch Franciszków było. Tak. I to, to i będziemy mówili, troszeczkę. Żeby nie pomylić Państwu, Franciszek senior, senior i czyli ten najstarszy i junior. Franciszek senior, urodzony w 1821 roku w Bawarii, zmarł w 1899 roku i to był ten, który wybudował teatr i miał syna, który z kolei był strażakiem i on działał od 1892 roku. Czyli żebyśmy tutaj byli ściśli. Senior tak, działał na polu teatralnym, tak, a junior działał jako tak aktywny strażak. Od 1892 roku junior do 1917 przez 25 lat był naczelnikiem straży. Pierwszy senior zmarł w 1899 roku, natomiast głównie działał w straży Franciszek Xaverys Pan. Przez 25 lat był naczelnikiem. Po tej służbie w straży, po 25 latach pracy, to się złożyło tak również z rocznicą straży, dostał na odprawę, został honorowym pierwszym członkiem straży pożarnej, dostał również odznaczenia, dostał dyplom, który Państwu pokażemy po 25 latach pracy i to był rok 1918, wtedy wprowadzono również pierwszego kapelana do straży piotrkowskiej, wtedy ustalono, że orkiestra będzie na pogrzebie każdego strażaka piotrkowskiego bez względu na to, ile lat działał w straży, a Franciszek Xawery został pierwszym honorowym członkiem straży ogniowej w Piotrkowie. Trzeba powiedzieć, że straż powstała w okresie zaboru rosyjskiego, więc nie mogła zbyt jakby pokazywać swojego oblicza. Tam były problemy z mundurami, wielkie problemy z komendami nawet w języku pierwszy polskim. Naczelnik Antoni Poremski, który był gnębiony przez Rosjan, również Franciszek Xawery, był też cały czas miał podgórkę i cały czas był atakowany jako naczelnik straży, zarówno senior, jak i junior. Rosjanie, dlaczego? Rosjanie traktowali straż jako praktycznie jednostkę wojskową. Paramilitarną. Paramilitarną. No. W związku z tym bardzo nie pasowało Rosjanom, by ta straż się rozwijała, dlatego że dla Rosjan nawet jak strażak posiadał toporek, to już była broń. A po powstaniu straży w 1878 roku powstało 5 oddziałów w mieście, około 50 osób. Miasto było podzielone na rewiry i w skład każdego rewiru, czyli tych 50 strażaków, byli podzieleni tak, trębacz, toporkowi i ci, którzy decydowali i wodniacy, czyli wodniczy, toporkowi i trębacz. No i to była grupa, która miała swój region, którego ratowała w czasie pożaru. Teatr piotrkowski, który powstał dzięki rodzinie z panów, bo oni, nie tylko on, ale potem i pan Brauliński i rodzina również sponsorowała. Po śmierci z panów teatr nazywał się Braulińskiego. Mm-hmm. Pokażemy Państwu plakat. Także miano z panów jako właścicieli, potem przeszło na kolejnego właściciela. Brauliński wrzenił się tak, w rodzinie. Rodzinę z panów. Mówiło się potem Teatr Braulińskiego. Ale ta rocznica ważna, 150 lat w tym roku od otwarcia pierwszej sceny piotrkowskiej, jest bardzo ważna, dlatego że na tej scenie króciutko 872 gości Helena Modrzejewska, 882 Ignacy Paderewski koncertuje jako młody chłopak w Piotrkowie, jeszcze uczeń. 887 Gabriela Zapolska gości w Piotrkowie. 903 rok Henryk Sienkiewicz. Znamienite gwiazdy teatralne. Paderewski, najlepsze, tak. Paderewski koncertował. Najlepsze grupy teatralne w Polsce, proszę Państwa, przejeżdżały przez miasta, przez Kielce, przez Radom, przez Piotrków. Nie było sceny narodowej, tak jak dzisiaj. Tylko grupy teatralne były prywatne i przyjeżdżały. I między innymi Helena Modrzejewska przyjeżdżała również z grupą prywatną teatralną. Rok 875, Perełka. W Piotrkowie była premiera Halki, zanim w mieście Łodzi Halkę mieszkańcy Łodzi zobaczyli. Także możemy być dumni, że w 875 roku przed Łodzią pierwsza premiera Halki właśnie Stanisława Moniuszki odbyła się na scenie teatru Franciszka Xawerego z pana. Czyli na to trzeba zwrócić uwagę, że Piotrków posiada 150-letnią tradycję teatralną. Tak. I to był już konkretnie teatr nazwany z pana w jednym miejscu. Warte to jest monografii jakiejś, tak, większej. W roku 891, i tu takie perełki wybraliśmy z Piotrem, powstaje chór. Już chór strażacki, dzięki Franciszkowi Xaweremu z panowi, również dzięki seniorowi, powstaje chór. 898, proszę Państwa, w dokumentach łódzkich jest dokument o pierwszej pensji kapelmistrza. 898 rok, proszę Państwa, 110 lat.
Pensja kapelmistrza w archiwum państwowym w Łodzi jest odnotowana w dokumentach z 1898 roku. Koncertmistrz Gerber, dyrygent Edmund Gerber. Orkiestra wtedy posiadała 27 instrumentów. W roku 1903 znamenite małżeństwo Markusa i Salomei Braun, którzy między innymi dali ziemię na szpital pierwszy Piotrkowski, przekazali na Straż Ogniową 200 rubli dla funkcjonowania najbiedniejszych strażaków. Także i Żydzi mieli udział w Straży Piotrkowskiej. Od pierwszego dnia powstania Straży Rosjanie, Niemcy i Żydzi z wszystkich narodowości byli w Straży Pożarnej. Pokażemy Państwu członków honorowych, członków zwyczajnych. Listę odnajdziecie wielu znamienitych gości. Pierwszy naczelnik był aptekarzem, pan był biznesmenem. Byli wśród strażaków lekarze, prawnicy, nauczyciele. Także naprawdę bardzo społeczeństwo piotrkowskie było zaangażowane w powstanie straży. 1882 rok, znowu ciekawostka. Pierwszy kalendarz w języku polskim w Królestwie Polskim wydany w Piotrkowie. Nazywał się Strażak. Dzięki pomysłom Jordana Kańskiego wydrukowano w małym nakładzie około 3000 egzemplarzy. To nie taki mały nakład. Książkę Strażak 1882, kalendarz, który był poświęcony. Pierwsza książka Straży Pożarnej w Polsce wydrukowana w języku polskim to była w Piotrkowie. Przez Jordana Kańskiego wydana książka Strażaka. Pokażę Państwu tą książkę. Perełka rzeczywiście, bo niewiele zostało w tej chwili. Wiele się działo w tej straży. Straż brała udział w działalności kulturalnej. Orkiestra strażacka występowała w ogrodach piotrkowskich. Straż wspomagała społecznie wszystkie imprezy kulturalne. Chroniła. Straż była widoczna przy grobie pańskim w kościele na święta Wielkiej Nocy. Także bardzo wielkie zasługi Franciszek Ksawery i Andrzej Spanowie mieli dla naszego miasta. Dlatego chcieliśmy bardzo króciutko z Piotrem przybliżyć te osoby, które miały wielki wkład zarówno w bezpieczeństwo, jak i kulturę naszego miasta. Spotykamy się tutaj przed grobem właśnie rodziny Spanów. Ale żeby powiedzieć o historii, żeby powiedzieć, że w historii Piotrkowa ta historia obfituje w ludzi niezwykle zaangażowanych, ludzi z ogromną pasją, tak, którzy swoje majątki, swój czas, swoją aktywność oddawali temu miastu, tak, i to bezinteresownie, tak, bo nic za to nie dostawali. A tak, proszę zwrócić uwagę, że rodzina Spanów pochodzi z Niemiec, to nie, tak, jest, to nie są rdzenni, tak, Polacy, a tak pokochali to miasto, że całe swoje aktywne życie poświęcili właśnie temu miastu. I na to chcieliśmy zwrócić uwagę na przykładzie historii tej rodziny, że w Piotrkowie istniało bardzo wielu ludzi, którzy mieli ogromny wpływ na historię tego miasta. A ta historia jest niezwykle ciekawa, niezwykle barwna, niezwykle interesująca, wciągająca. I kiedy Państwo przyjdziecie na cmentarz, proszę się rozejrzeć, proszę popatrzeć po nagrobkach, proszę zwrócić uwagę, ilu tutaj leży ludzi, którzy dla tej historii tego miasta tyle oddali. Tam Chyliczkowski, sędzia Sądu Okręgowego, ale i poeta, tam rodzina Psarskich, tam Stanisław Pomian z Rzebnicki, pierwszy sędzia Sądu Najwyższego. Dobrze mówię? I to jest chyba w zeszłym roku stulecie było mianowanie go. Więc proszę zwrócić uwagę i tam, gdzie się nie palą świeczki, to bardzo prosimy, zapalcie Państwo świeczkę, bo pamięć o tych ludziach istnieje tylko dzięki temu, że my o nich wspominamy. My jako piotrkowianie oczywiście. A Piotrze, jeszcze chciałbym uzmysłowić Państwu, że czasy, o których mówimy, były bardzo, miasto było bardzo biedne. To były trudne czasy. To były trudne czasy w Piotrkowie, proszę Państwa. I teraz znalezienie takiej rodziny, którzy by chcieli swój czas i swoje pieniądze poświęcać. Pomówmy konkretnie, pan zakupił pierwsze sikawki, pierwsze węże, pierwsze kaski. Dzięki jego pieniążkom mogli się strażacy zorganizować. Proszę Państwa, 5 grup po 50 osób to jest 250 osób. Zakup 250 toporków. Wielka kasa. Mundurów. Wielkie pieniądze. Z własnych pieniędzy. Proszę zwrócić uwagę, to nie z dotacji. Tak, państwowych dotacji nie było. To była organizacja tutejsza. I tylko to, co zebrali ludzie społecznie lub bogaci, majętni ludzie, jak Markus Braun czy Span, dali pieniążki, to stąd były te pieniążki na rozruch tej straży. Trzeba było kupić wozy. Nie było koni.
Prywatne osoby wypożyczały swoje konie, by ciągnęły bryczki. Bryczki straż posiadała. Króciutko powiemy o tym, że pierwsze miejsce, w którym straż była zorganizowana, to plac przy kościele Dominikanów na ulicy Wojska Polskiego. Tam była pierwsze miejsce, gdzie zorganizowano budę tak zwaną strażacką. Potem wybudowano wieżę do ćwiczeń na Placu Solnym przy Słackiego. Sąd. Tak. Natomiast przy kościele Dominikanów powstało miejsce, gdzie ta straż zaczęła działać. W dokumentach rzeźników, cechu rzeźników, czytamy o sporze, ponieważ zabrano jatki rzeźnicze przy klasztorze Dominikanów na miejsce, gdzie powstała straż, by ratować od pożaru i gdzie powstała pierwsza wieża drewniana, żeby oznajmiała, że jest pożar, to właśnie przy Dominikanach. Także rodziła się też w bólach ta straż, bo na placu, który był placem jatek rzeźniczych, cechu rzeźniczego, miasto zdecydowało, że tam będzie w dobrym miejscu organizowała się nasza straż. Zakup placu na Jagiellońskiej, udział pana Braulińskiego i z panów. Zakup dla pierwszej policji piotrkowskiej kasków i orzełków, pan Brauliński, rodzina z panów. Największa kwota na wpłata na podwaliny serca Jezusowego kościoła. Na pierwsze miejsce pan Brauliński 1000 złotych dał na powstanie kościoła. Oczywiście. To byli bardzo hojni ludzie i dzielili się swoimi pieniędzmi zarobionymi w browarze słynnym piotrkowskim, browarze z pana i Braulińskiego. Dzielili się z mieszkańcami Piotrkowa. Z nich powinniśmy brać przykład. I być dumni, że mieliśmy takich mieszkańców. I no, czerpać energię do tego, jak w tej chwili działamy. W tej chwili sądzę, kiedy ta audycja się ukaże na antenie, już jest nowa skład nowej Rady Miasta i właśnie nowym radnym gratulujemy, ale równocześnie polecamy zajrzenie w historię Piotrkowa, żeby stamtąd czerpać te wzory najlepsze. I pragnęlibyśmy, by w obecnych naszych czasach, tak jak tamci nazywali się darczyńcami, obecni nazywają się sponsorzy, by było jak najwięcej sponsorów, jak albo najwięcej mecenasów sponsorów, zarówno sztuki, jak i kultury w naszym mieście i zachęcamy do tego. A 1 listopada, kiedy Państwo będziecie na cmentarzu, to rozejrzyjcie się Państwo, zwróćcie uwagę na tych ludzi, którzy leżą na piotrkowskim cmentarzu, czy to na tym najstarszym, czy na tym średnim. Pamiętajcie Państwo o nich, chociaż myśl jedną im poświęćcie, żeby pamięć o nich była żywa i żeby ciągle w nas trwała i żeby stanowiła przykład do naśladowania. I dlatego chcieliśmy Państwu przybliżyć twórcę pierwszego sceny teatralnej. Człowieka niezwykle aktywnego. Franciszka Ksawerego, z pana, który w 1868 roku otworzył pierwszy teatr piotrkowski. Kłaniamy się Państwu. No, ty znasz tą postać, Woźnickiego, tak? Zaprosimy, no. Z trąbką, bo on duże. Ja nie znam w ogóle, nie jestem piotrkowiakiem, nie znam. A o rodzinie Yorków to słyszałeś coś? Yorków? To czasy Anglików i Szkotów. To Szkotów, tak. To było... Ale to stare czasy. Tak. No, tak, a tu rodzina Psarskich. No, Psarskich tak. To twórcy kolei wąskotorowej. No nie tylko, i szkoły prywatnej, pani Psarska. Aha. Prywatna szkoła dla pani. A tutaj jeszcze Strączyński.